Stanisław Zagrodzki. Wszystkim, którzy przybyli tu, ponieważ jestem rodziną, jednym z członków rodzin, które osoba bliżej, z rodziny zginęła. Bliżej, jeżeli można, mikrofonu. Podjąłem się dosyć rzeczy dosyć trudnej, ponieważ zawodowo nigdy z do czynienia z osobami, które umarły, nie miałem do czynienia. Moja styczność z medycyną jest ograniczona tylko do tak zwanej medycyny wczesnoratunkowej, przedmedycznej. Dziś chciałem się zająć jednym z aspektów, który w wyniku kwerendy po już blisko 10 materiałach sekcyjnych udostępnionych mi przez rodziny i zestawieniu tej kwerendy wyszło na wierzch, że tak powiem, pewne elementy, które są bardzo szczegółowo pominięte w obrazie sekcyjnym dla większości ofiar, które miałem szacowność przejrzeć. Więc jest to kwestia tlenku węgla. Państwo tu widzicie mechanizm działania toksycznego tlenku węgla. Możecie Państwo sobie bardzo dobrze to przeczytać. Chciałbym zwrócić tu bardzo ważną uwagę na bardzo ważną rzecz. To znaczy jest kwestia długotrwałości oddychania, w pierwszej kolejności długotrwałości oddychania powietrzem, który zawiera duże ilości bądź w ogóle jakiekolwiek ilości tlenku węgla. Pamiętajmy o tym, że nawet w organizmie osób zdrowych tlenek węgla może pojawić się jako związek z hemoglobiną i nie będzie to niczym nadzwyczajnym. Przyjmuje się jednak dla większości materiału badawczego, iż taki poziom karboksyhemoglobiny, czyli COHB, u ludzi zdrowych nie powinien przekraczać 4%. W zasadzie zdrowy człowiek ma do 2%, jak ma pewne kwestie, cukrzycę czy tego typu elementy, które mogą się pojawiać. Wartość karboksyhemoglobiny nie powinna przekraczać 4%, jeżeli mamy go uznać człowieka za człowieka w miarę zdrowego i niezatrutego karboksyhemoglobiną. Proszę, chciałem także zwrócić uwagę Państwu na takie zdanie, że z tego materiału, że zwolnieniu ulegają... Przepraszam bardzo, Panie Stanisławie, bliżej mikrofonu, bardzo prosimy, dlatego na końcu po zwolnieniu ulegają oksydacyjne procesy metaboliczne w komórkach. Gromadzą się kwaśne metabolity, zmniejsza się napięcie ścian, naczyń mózgowych z następstwem rozszerzenia tętnic. Dochodzi do przekrwienia mózgu, rozwija się ciężka hipoksja tkankowa i kwasica mleczanowa. Zwracam na to bardzo uwagę, ponieważ w przypadku, kiedy człowiek ma styczność, długą styczność z małymi stężeniami tlenku węgla, fakt pojawienia się kwasicy mleczanowej wynika z braku należytego oddychania komórkowego tlenem, który jest dostarczany przez hemoglobinę. Hemoglobina jest, zespala się z tlenkiem węgla, tworząc bardzo mocne wiązania, które w wyniku pogłębiania się czasu oddychania atmosferą z tlenkiem węgla nie pozwala na wymianę gazową prawidłową między atmosferą tlenową a organizmem. W polskich metodach badawczych w celu określenia zawartości karboksyhemoglobiny zaleca się stosowanie dwóch metod. Jedną z metod jest metoda chromatografii gazowej, a drugą z metod są metody kolorymetryczne. W historii, jak się spojrzy na historię medycyny,
i analityki w zakresie określania karboksyhemoglobiny we krwi badanej. Z całą pewnością możemy znaleźć jeszcze całą bogatą literaturę różnych metodologii. I za chwilę Państwu pokażę, dlaczego te metodologie są niedoskonałe. Z tych dwóch metod Rosjanie skorzystali z metody spektrofotometrycznej, gdzie, jak Państwo możecie zobaczyć, zaznaczone żółtym polem. Metoda ta jest tańsza i charakteryzuje się prostą tą szybkością wykonania oraz akceptowaną powszechnie dostateczną czułością i będzie ona preferowana w szybkiej diagnostyce sądowej i klinicznej, w badaniach niezmienionej, świeżej krwi, zwracam na to bardzo ważny akt uwagę, w laboratoriach, w których COHB oznacza się sporadycznie, które nie są wyposażone w chromatografy gazowe. Można niżej pokazać teraz. Chciałbym także zwrócić uwagę tutaj, proszę Państwa, na tą tabelę. Tutaj Państwo widzicie granice oznaczalności w drugiej kolumnie, Państwo widzicie, dla różnych metod oznaczania. Jak Państwo widzicie, w trzeciej kolumnie macie mniej więcej daty opracowania danych metod bądź opisu z literatury. I jak widać, te metody wahają się w pierwszych przypadku 15-30%. To jest tak zwana czułość, czyli w zasadzie wyższe stężenia są niewykrywalne. I zwracam tu uwagę na dwie metody taninowe. Tu jest metoda pierwsza i metoda jednoprocentowa, która ma czułość w granicach 4-20%. I taninowa 3%, która ma czułość 8-12%. Dlaczego zwracam na te dwie rzeczy? Rosjanie, wykonując pierwsze badanie wstępne, przesiewowe krwi, posiłkowali się metodą taninową 3%. Większość prób, które wykonali, jest, jeśli to jest metoda, że tak powiem, oceny kolorystycznej, wszystkie próby przyniosły negatywny wynik. I zwracam tu uwagę na granicę czułości, między 8-12%. Również tutaj, proszę, w pozycji ósmej mamy spektrometryczną Verwursta-Meinecke. Jak widać, Verwurst w podręczniku z 1959 roku doskonale to opisał. I ta metoda przez długie lata wydawała się do momentu wprowadzenia chromatografów, doskonalszych elementów badawczych, narzędzi badawczych, ta metoda była dość powszechna. I w tej chwili we wszystkich praktycznie obrazach sekcyjnych, z którymi miałem do czynienia, w rosyjskich, ta metoda była stosowana jako druga po metodzie taninowej 3%. Proszę także zwrócić uwagę tutaj na porównanie, jakie są możliwości ograniczenia. Tutaj Państwo możecie sobie zobaczyć. Na żółtym tle jest podświetlona żółtym tłem metoda, którą Rosjanie używali, czyli metoda spektrofotometryczna według Verwursta. I niżej, jeżeli można. Proszę zwrócić uwagę, że jest tu napisane w drugim punkcie, w ograniczeniach, mało dokładne w przypadkach niskich stężeń, poniżej 5%. Więc może ona zawodzić w tym miejscu, że niskie stężenia poniżej 5% są dla tej metody problematyczne z jednoznacznym wykryciem. Również metody powyżej 30%, stężenia powyżej 30%, mogą dawać zawyżone wyniki. I w punkcie czwartym proszę zwrócić uwagę, że jest to preferencja dla czystej, świeżej krwi. Tyle tytułem wstępu. Proszę o teraz ten. Proszę o pierwszy slajd.
Proszę Państwa, tutaj jest fragment protokołu polskich medyków sądowych, zwracam medyków sądowych, którzy przebywali w Smoleńsku, w Moskwie. Było trzech lekarzy ze specjalnością medycyna sądowa i jeden technik medycyny sądowej. I proszę zwrócić uwagę tam, gdzie się zaczyna strzałeczka, że w rozmowie z kierownikiem oddziału toksykologii tamtejszego Instytutu Medycyny Sądowej zwrócono się z wnioskiem o przeprowadzenie badań chemiczno-toksykologicznych zabezpieczonego podczas sekcji zwłok materiału poszerzonego o badania na zawartość tlenkowęglowej hemoglobiny. Proszę o drugi slajd. I tutaj, proszę Państwa, macie przykład protokołu, gdzie jest opisane tłumaczenie już z rosyjskiego, sporządzone przez tłumacza, biegłego tłumacza, gdzie macie Państwo opisaną całą procedurę i ona rzeczywiście zgadza się według tego, co opisują podręczniki jako metoda Fredwursta Meinecke. I widać w pierwszej kolumnie, jako badane obiekty, macie Państwo krew kontrola 0%, krew kontrola 25, 50, 75 i 100. I to są tak zwane punkty charakterystyczne, które są mierzone w celu wykreślenia czułości urządzenia i zakresu pomiarowego urządzenia. Zwracam również uwagę na fakt, iż do badania metodą spektrofotometryczną używa się światła o dwóch długościach fali, to znaczy takiej, które dają największe, są najbardziej pochłaniane. To znaczy tam jest 540 nanometrów długość fali. Przy takiej fali jest duży poziom pochłaniania tego promieniowania przez badaną krew. I drugi przy 576. Ta druga długość w zasadzie stała się standardem odczytowym. Ona daje wyniki pewniejsze, ponieważ jest mocniej pochłaniana przez próby chemiczne. Proszę zwrócić uwagę, że badana krew w ostatniej rubryce macie Państwo rodzaj obliczeń do funkcji i w przypadku, gdy krew kontrolna 0 ma wartość 0,26, to w przypadku krwi 25 ma 0,43. Natomiast krew badana w tym przypadku, proszę zwrócić uwagę, że ma wartość 0,34 i jeśli między umieści się na krzywej charakterystyki bądź policzy według wzoru tą wartość, to ta wartość będzie, jeżeli przyjmiemy, że będziemy zaokrąglać, to ona będzie w granicach 11%. Jak będziemy to liczyć do trzeciego miejsca po przecinku, to ta wartość będzie w granicach 12%. Poproszę o następny slajd. Tu macie Państwo kolejny przykład badania innego ciała. Również widzicie tą charakterystyczną część tabeli górna, gdzie podaje się krzywą charakterystyki dla widzenia przez urządzenie i jest również brana tutaj krew badana i krew kontrolna. Jak Państwo widzicie, tutaj jest krew kontrolna u góry jako wartość 0,26, natomiast krew badana jest jako wartość 0,30. Proszę nie patrzeć jeszcze na tą rubrykę krew kontrolna, bo ja się również tutaj odniosę, bo to jest taki nietypowy protokół z nietypową rzeczą, która jest dla mnie troszkę trudno do wytłumaczenia, dlaczego pojawia się krew kontrolna zaraz po krwi badanej z inną wartością niż wartość 0. I proszę zwrócić uwagę na wnioski. Zwracam uwagę, że między 0,26 a 0,43 to jeżeli gdzieś liczba powstanie w tym zakresie, to znaczy, że ta karboksyhemoglobina jest oznaczona i ona powinna być ujęta w protokole. I proszę zwrócić uwagę,
że we krwi nie stwierdzono obecności morfiny, kodeiny, dioniny, heroiny i wszystkich innych, że tak powiem, ewentualnych trucizn. I w punkcie drugim, w krwi badanej metodą Fred-Wursta-Meinecke nie stwierdzono obecności karboksyhemoglobiny. Proszę sobie samemu teraz odpowiedzieć, gdzie byście Państwo wartość 0,3 umieścili między wartością 0,26 do 0,43. Poproszę o następny slajd. Kolejny protokół kolejnej osoby, kolejnej ofiary. I znowu widzimy tą samą tabelkę. Widzimy również konkluzję, iż krew badana ma 0,37 wartość. Krew kontrolna tutaj ma, tak jak krew 0%, 0,26. I kolejny wniosek, w którym pisze, że karboksyhemoglobiny nie ujawniono. Poproszę o czwarty slajd. Tutaj mamy dostępną oryginał, który mi się udało zdobyć i z dokumentacji sekcyjnej i toksykologicznej, w którym tu w trzeciej rubryce jest ona przycięta, nie widać jej, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, ta osoba była palaczem. A w związku z tym, jeżeli paliła papierosy, to podwyższona karboksyhemoglobina w jego krwi musi zaistnieć. Natomiast znów pojawia się sytuacja, w której biegli napisali, że we krwi nie odnaleziono morfiny i jej pochodnych oraz karboksyhemoglobiny. Poproszę o następny slajd. Ponieważ było dla mnie dziwne, że w jednym protokole przy bardzo zbliżonych liczbach pojawia się poziom stwierdzenia 11%, a przy innych ofiarach, mimo wskazań przewyższających wartość 0 i mniejszych niż 25%, jeśli chodzi o wzorzec, postanowiłem policzyć samemu, jak ta wartość powinna wyglądać. Tutaj, proszę Państwa, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Każdy, kto przeszedł szkołę podstawową ośmioklasową, wie o tym, że równania w chemii do wyliczenia są podstawą. I tutaj za pomocą arkusza kalkulacyjnego wprowadziłem równania, które spowodowały, że umieściły jak gdyby te wartości liczbowe, przypisały do konkretnych procentów. Jak Państwo widzicie, ciało sektora numer 1, ciało numer 4, które było palaczem i które według zeznań wypaliło papierosa przed wejściem na pokład samolotu, mało tego, w jego kieszeniach znaleziono paczkę papierosów Slim. Według moich wyliczeń, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, posiada 7,7% karboksyhemoglobiny. I można byłoby powiedzieć, że skoro człowiek palił, to jest to nic nadzwyczajnego. Jest to normalny poziom, który palacz może posiadać w swoim organizmie, gdyby nie jedna rzecz. Osoba nie była nałogowym palaczem. Jak Państwo widzicie, palacze tytoniu, mniej więcej palący jedną paczkę dziennie, mają od 3 do 7%. Natomiast ten człowiek nie palił paczki dziennie zwykłych papierosów, palił papierosy Slim i palił je bardzo sporadycznie. W związku z tym ten poziom powinien być niższy, ale przyjmijmy, że to jest od palenia tytoniu. Kolejna ofiara, zaznaczona już na niebiesku, z sektora 3, ofiara oznaczona numerem 2, nie była palaczem.
była osobą stroniącą od palenia. Mało tego, nie była również domowym biernym palaczem. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wartość najwyższa, jeśli chodzi o wartość, że tak powiem, wyniku podziału dwóch pomiarów. I ta wartość jest 0,369, czyli jest bardzo wysoko umieszczona, ponad wartość środkową między 0,264 a 0,426. Jest bardzo uderzające, że Rosjanie w tej opinii biegłych stwierdzili, że karboksyhemoglobiny w organizmie tego człowieka nie wykryto. Natomiast po podstawieniu do wzoru, zgodnego z tym, co powinno się zrobić, ta wartość wychodzi 16,2%. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jeszcze jeden fakt. Jeżeli spojrzy się w protokół sekcyjny rosyjski, to ciało zostało znalezione na miejscu katastrofy, a w wyniku oględzin sądowo-medycznych w Moskwie blisko 20% ciała miało ślady poparzeń silnych. W związku z tym można domniemywać, że miało ono styk z otwartym ogniem bądź i produktami spalania materiału, który musiał zawierać węgiel. W sektorze trzecim znajdowała się również inna ofiara z numerem 5, której również nie wykryto według rosyjskich procedur karboksyhemoglobiny. Osoba niepaląca, wręcz brzydząca się paleniem i jak widać ma ona około 6%. I to jest ta osoba, w którym ten protokół, tak zwana próba odniesienia, jest wartością 0,64. Gdybyśmy tą wartość przyjęli, że to jest wartość 0 karboksyhemoglobiny we krwi, a nie tak jak tam krew wzorcowa do wykresu, kalibracji urządzenia, to ta osoba ma blisko 7,7% hemoglobiny. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że punkt 0 jest obniżony, a punkt 25% jest pozostawiony na tym samym miejscu, to ta osoba ma około 7,5% karboksyhemoglobiny we krwi. W sektorze 5 z numerem 19 znaleziono ciało, które według rosyjskich badań miało 11%. I to 11% wynika z faktu skracania wartości liczbowych, to znaczy przesuwania dokładności pomiarowych i obliczeniowych. Gdyby, jak po podstawieniu pełnym przeliczeniu, wychodzi, że ona miała w granicach 12%. Poproszę o następny slajd. Tutaj Państwo macie zaprezentowane rozkład tych ciał, gdzie znaleziono mniej więcej te ciała. I miejscem takim różowym, wrzosowym, można to powiedzieć, ciemnym, jest oznaczona taka obwódka, w którym zgodnie z protokołami oględzin miejsca zdarzenia znajdowały się elementy, które poddane były działania bezpośrednio ognia. W innych miejscach, w innych protokołach i w innych strefach przeszukań tych żadnych elementów samolotu, części ani ciał nie znaleziono w kontakcie z otwartym ogniem. Mało tego, również na ziemi nie ma śladów, żeby ten otwarty ogień tam był. Tak jak Państwo widzicie, od pierwszej strefy przez strefę numer 3, dwa ciała i strefa 5, ciało, które również nosiło ślady bardzo ciężkich poparzeń, żeby nie powiedzieć spalenia. Akurat piąte ciało leżało w strefie ognia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w strefie trzeciej są dwa ciała. Jedno ciało, tu chyba został błąd popełniony przeze mnie, 3/2, leży poza strefą domniemanego ognia
które macie tutaj według ekspertyzy Smalgis, to były wybuchy, a w tym miejscu pojawia się u panów z komisji Millera, że to były ślady ognia. I tutaj niestety muszę mieć bardzo duże zdziwienie, ponieważ ciało 3 przez 2 ma tylko 20% oparzeń. Natomiast ciało 3 tutaj oznaczone przez 6, a powinno być przez 5, przepraszam, nie ma śladów żadnych poparzeń w obrazie sekcyjnym. Czyli ani również inne ciała w opisie z tego sektora nie wskazują, że miały jakikolwiek kontakt z ogniem. I ciało pierwsze, które, tak jak powiedziałem, było osobą palącą, znalazło się tutaj w pierwszej strefie i jak wiadomo, była osoba paląca i powinna mieć tą karboksyhemoglobiną stwierdzoną na dzień dobry, jako że paliła przed samym wejściem na pokład samolotu. Poproszę o następny slajd. Tutaj macie, proszę Państwa, objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Jak Państwo widzicie, do 4% można przyjąć, że cała ta sprawa jest bez objawów. Pojawia się natomiast kwestia, że pomiędzy 4 a 10% u człowieka zaczynają zawodzić zmysły. To znaczy są już na tyle spowolnione reakcje i dotlenienie mózgu, że mogą się pojawić błędy w ich działaniu. Błędy, które są niezawinione przez człowieka. Tutaj jest dokładniejsza tabela, bo jest 4,8%, to jest niższa koncentracja, popełnianie drobnych błędów w testach. To się pokrywa między innymi z tym, co bardzo często nasza młodzież, która pali w szkołach, nie docenia tego, że palenie utrudnia im zdobywanie wiedzy. Dlatego, że ich zdolność, że tak powiem, przyswajania jest związana z dotlenieniem ich mózgu. Między 8 a 10 zaczyna się strefa popełniania już poważniejszych błędów i proszę pamiętać, że to są już wartości mierzane w testach psychomotorycznych. Dalej mamy 10-20%, to jest uczucie ucisku i lekki ból głowy, rozszerzenie naczyń skórnych. Potem już jest ból głowy, tętnienie w skroniach. Praktycznie 30-40% to jest silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności, możliwości zapaści. Dla słabszych organizmów, chorych z cukrzycą, to jest już próg w zasadzie całkowitego zagrożenia życia. Potem jest silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności i zaburzenia czynności serca. Tutaj między 40 a 50%. Zwracam uwagę, granica 50% jest przez wszystkie, całą literaturę dotyczącą tlenku węgla uznawana za granicę śmiertelną i w przypadku długotrwałego pozostawania takiego organizmu, który powoduje, że tak wysoko narasta karboksyhemoglobina w organizmie, nawet jeżeli taką osobę uda się uratować, to skutki wynikające z niedotlenienia mózgu są bardzo trudno odwracalne. Dalej już Państwo widzicie w zasadzie wartości, które prowadzą bardzo szybko do zgonu człowieka. Poproszę o następny slajd. Tutaj macie, proszę Państwa, z kolei, jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu. To jest opracowanie Straży Pożarnej. Jak Państwo widzicie, w zależności od tego, jakie jest stężenie, możemy przewidzieć przeżywalność osoby zdrowej. Tu niestety trzeba powiedzieć jasno, należy założyć, że mamy do czynienia z ciśnieniem normalnym, atmosferycznym, czyli nie ma wzrostu ciśnienia, czyli nie ma ściśnięcia gazów i zwiększenia ilości wchłanianej przez układ krwionośny tlenku węgla, a także innych gazów.
Sil, jak Państwo widzicie, na końcu jest wartość powyżej 1%, czyli 1,28%, tak literatura podaje. Utrata przytomności po 2-3 wdechach. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na dalsze wyniki, to atmosfera usiana 1,5-procentowym wartością dwutlenku węgla, znaczy tlenku węgla, przepraszam, powoduje, że człowiek bierze wdech i w zasadzie jest już bezwładny. W zależności od tego, jaki jest jeszcze układ, że to się tak wyrażę, zdrowotny organizmu, te wartości mogą się minimalnie wahać. Poproszę o następny slajd. I tutaj macie, proszę Państwa, napisane, opisana z Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii z 2011 roku, wypis, w którym bardzo wyraźnie jest napisane, że w sprawach, w których zachodzi podejrzenie, iż do zgonu doszło na skutek zatrucia tlenkiem węgla, opinia sądowo-lekarska opiera się na wynikach oględzin i sekcji zwłok oraz na oznaczonej zawartości karboksyhemoglobiny. We krwi powszechnie przyjmuje się, iż stężenie we krwi COHB powyżej 50%, tak jak mówiłem, jest stężeniem śmiertelnym. Wysycenie krwi tlenkiem węglu rzędu 10-50 świadczy o tym, iż doszło do inhalacji gazu zawierającego tlenek węgla, co mogło doprowadzić do zgonu, ale także należy rozważyć możliwość stosunkowo szybkiego zgonu, do którego doszło w przebiegu pożaru. W takiej sytuacji zgon może mieć również charakter złożony i być związany z działaniem wysokiej temperatury, uduszeniem spowodowanym obniżeniem się zawartości tlenu, działaniem innych toksycznych gazów, na przykład kwasu cjanowodorowego. Stężenie poniżej 10%, tak jak było to w kilku przypadkach, które tu prezentowałem, może przemawiać za tym, iż do zgonu doszło bardzo szybko po wznieceniu pożaru, na przykład na skutek urazu, lub zgon nastąpił zanim doszło do pożaru, a oznaczony poziom COHB może być związany z nałogowym paleniem papierosu, co również Państwu przedstawiłem. Poproszę o następny slajd. I teraz konkluzja jest następująca. Państwo, tu nie mogę Państwu zaprezentować, to jest taka seria badań zrobiona jako przygotowanie do szerszych zakresów, z których wynika jednoznacznie, że każda zawartość karboksyhemoglobiny we krwi człowieka nieżyjącego jest wskaźnikiem do tego, że oddychał atmosferą za zawartością tej tlenku węgla. Nie ma praktycznie możliwości, aby człowiek, który umarł dość szybko, by miał możliwość wchłonięcia i związania się z hemoglobiną tlenku węgla w wyniku kontaktu przez skórę bądź kontaktu przez spalone powłoki skórne. Opracowania takie są również dostępne w medycynie sądowej i były one robione, nazywają się pośmiertna dyfuzja tlenku węgla chyba do mięśni i krwi jako badania wstępne i mogę podać Państwu, że jest to opublikowane w Medycynie Sądowej i Kryminologii numer 1 z 2004 roku i to są bardzo ważne wskazówki, które świadczą o tym, że wszystkie te ofiary, które miałem możliwość dotrzeć do badań toksykologicznych w kierunku karboksyhemoglobiny, zostały, że tak powiem, zetknęły się z produktami niepełnego spalenia węgla, czyli z tlenkiem węgla w trakcie oddychania zażyciowego. To znaczy, że zanim zmarły, miały kontakt z tlenkiem węgla.
i to kontakt wynikający z oddychania. Świadczy to o tym, iż tak jak mówiłem, albo było bardzo wysokie stężenie tlenku węgla w atmosferze, albo druga hipoteza, że w przypadku tutaj samolotu osoby te długotrwale wdychały tlenek węgla, nie wiedząc o tym, że tli się pożar gdzieś. Do wentylacji mogła się dostawać produkty niepełnego spalenia. I tutaj jest pewien problem, ponieważ gdyby Rosjanie i gdyby ktokolwiek uczciwie podszedł do wykrycia tych tlenku węgla we krwi, powinna nastąpić kolejne badanie, o którym tutaj Państwu w pierwszym dokumencie pokazywałem i zwracałem uwagę, wskazaniem na to, żeby ocenić, czy szybko, czy miały krótkotrwały, czy długotrwały kontakt z tlenkiem węgla, osoby, o których tu mówimy, powinna być badanie w kierunku kwasicy mleczanowej. Ponieważ w trakcie, kiedy organizm jest niedotleniony, tak jak u biegacza, długo, czy osób wykonujących sporadycznie ciężką fizyczną pracę, występuje zakwaszenie, że tak powiem, produkcja kwasu mlekowego w wyniku niedotlenienia komórkowego całego organizmu. I we krwi pojawia się kwas mlekowy jako czynnik niedotlenienia, produkt uboczny niedotlenienia organizmu. Niestety nikt nie wpadł na ten szacowny pomysł, żeby takie badanie zrobić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że po mojej prezentacji moich obserwacji, które miałem wtedy na podstawie 5 materiałów sekcyjnych, z czego 4 tylko zawierały to, co tu dzisiaj Państwu prezentuję, pan Lasek stwierdził, że mieli przypadek, w którym pożar około 60 litrów benzyny po zderzeniu i pilot zginął od zderzenia. Natomiast miał we krwi 25% karboksyhemoglobiny. Według mnie ten pilot, owszem, mógł zginąć w wyniku urazów doznanych po zderzeniu się z ziemią, ale bądź jeszcze żył i oddychał, będąc otoczony pożarem benzyny, i zmarł później, ale proszę zwrócić uwagę, że w tym wypadku należało bardzo dokładnie przyjrzeć się, czy nie ma w przypadku tej ofiary, tego zdarzenia, właśnie kwasicy mleczanowej, po to, żeby wykluczyć możliwość zaczadzenia i doprowadzenia do upadku tego śmigłowca w wyniku omdlenia czy braku prawidłowych odruchów czy wykonywania błędnych poleceń w związku z nieświadomością swojego organizmu. To tyle, jeśli mógłbym tu powiedzieć na temat tego, co widzę w materiale sekcyjnym. Tym, który obejrzałem. Obejrzałem 10 protokołów i jak Państwo widzicie, tylko w przypadku 4 protokołów jest w toksykologii wymienione to badanie. I zwracam także uwagę, że polscy medycy sądowi, będący w Moskwie, rozmawiający z kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej tamtejszego, prosili o wykonanie dla wszystkich ciał badań związanych w kierunku karboksyhemoglobiny. Niestety, jak widać na załączonym obrazku, albo te protokoły nie dotarły do Polski, albo nie została ta prośba usankcjonowana po stronie rosyjskiej. Natomiast świadomie mogę powiedzieć, że w przypadku 3 ofiar zafałszowano wyniki, podając nieprawdziwą konkluzję w stosunku do wyników cząstkowych. Nie chcę tego komentować. Wiem natomiast, że tego typu obraz
nie jest jedynym obrazem zawierającym, który zawarty jest w polskich, w sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję.